Teraz pokażę Wam coś ciekawego, bo wcześniej tutaj był poprowadzany pastuch od tego słupka do tamtego i tak tutaj rozwijałem tego bolota wcześniej. No i tutaj tak samo był pastuch. No i ja go rozebrałem już jakieś dobre pół godziny temu. Nie ma prądu, nie ma nic. Tutaj czeka balot, siana. A krowy nauczone do pastucha nie chcą przejść, bo zakodowały sobie, że tutaj nie wolno, bo prąd kopie i stoją wszystkie i czekają, nie wiem na co, aż jakaś chyba się odważy i przejdzie pierwsza, to wtedy wszystkie pójdą za nią, ale na razie nie ma odważnej żadnej, aż któraś tutaj nie zgodnieje i nie zaryzykuje. Byczku, ty zaryzykujesz? No idź. Nie ma odważnej. Chodź, Basia, chodź. Już nie ma, widzisz? Nie ma tutaj nic. Był prąd, ale nie ma. Chodź ty. Która najodważniejsza, Basia? Śmiesznie to wygląda. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No, w końcu. Tak trochę delikatnie. Ale zobaczycie, jedna tylko przejdzie i teraz momentalnie przyjdą wszystkie tutaj. Te kulki takie z wierzchu trochę to jest mokre, jak to na dworze stoi, nieprzykryte, ale w środku to wszystko jest suche i one to chętnie jedzą później. Dawaj, Baśka, dawaj, dawaj. Już są dwie. A jak je zawołam? Baśki, chodźcie! Chodźcie, Baśki, chodźcie! Nie ma chętnych więcej. Tam idą stare. No już powoli będą wszystkie teraz dochodzić. Kilka jest tam przy tym pierwszym paśniku. Tam już mało co zostało. O, taki cielak stary, a jeszcze będzie matkę doił. Jutro wrzucę też, czy tam pojutrze, jakiś filmik o tym wodopoju, bo tam już kilka osób o to pytało. No, no to w sumie na dzisiaj to będzie tyle.